sobą wymieniały Bieniowej do Fajdakowej, Bieniowej do Jankowskiej, Jankowskiej, gdzie tam są po prostu rewelacyjnie ciekawe rzeczy, jak one działały, żeby coś tym więźniom pomóc. To nie było łatwą sprawą. Wysyłali na przykład ruble. Ruble trzeba było kupić na czarnym rynku. No, narażać się na oszustwo i na niebezpieczeństwo, no takie to były historie, żeby je potem móc wysłać, to cała też historia. Ja to może dokładniej powiem Państwu jutro, jeżeli dom w Osali odwiedzicie. Aniu, ja teraz, bo już idziemy dalej. No tak, to teraz, teraz będzie Andrzej z piosenką pod tytułem Listy z Lubianki do domu. No zabieramy, tak, tak. Proszę Państwa, słyszycie załamujący się głos Ani przy tych relacjach, ale to zawsze tak występuje, jeżeli się o kimś mówi kochanym i bliskim. Listy z Lubianki napisał Wiesław Kot, który tu w tej kraczastej koszuli jest naprzeciwko. Napisał, ja do tego skomponowałem melodię i jeszcześmy panu Adamowi śpiewali. Rodzina to zaakceptowała i możecie posłuchać, bo tekst jest bardzo mocny. Biegła litera za literem na papierze, o nieprzegranym, niewygranym ludzkim losie, o bezradności, nieufności, stosy zwierzeń, upokorzony człowiek w drodze do wolności. W przeróżnych formach i kolorach, z wielką troską, na martwy papier wlewał pełne życia słowa, prostolinijne, z serdecznością staropolską. Gdy wielki brat nadmiaru władzy zwariował, listy z Lubianki do domu. Pod czujnym okiem cenzury, z piekła czerwonych aniołów, oczą się zdrady ponury, o beznadziei z nadzieją, że wróci godność z honorem, wolnością nikt się nie przejął. Kto chciałby walczyć z potworem? Została plama wielkim fałszem napisana i wolność Polski wobec wielkich szła donikąd. Pan Stalin zyskał wielki tytuł jaśnie pana, przed którym drżała stara Anglia z Ameryką. Bóg był wysoko, dom daleko, rozum wywiał i szalał szatan po niemiecku i sowiecku. Na jednej ziemi położonej nieszczęśliwie anioł zagłady zranił miłość niebezpiecznie. Listy z Lubianki przetrwały jak echo o podłym czasie. Szkoda, że późno i mało, że prawda krótki ma zasięg. Znowu pół wieku przeminie dla Rosji, która przegniła, stała się brudnym naczyniem, wielką zbiorową mogiłą. Haniebny proces nad szesnastką niepokorny, ruska nachajka wciąż groziła naszej ziemi, bo zakłamanie stało się moskiewską normą. Batiuszka Stalin był śmiejącym się udaszem, więc cóż Mołotow, co tam Beria, pogrzebacze? A co tam Jałta czy Teheran, gdy w Lublinie, nie patrząc na to, że ojczyzna trwa w rozpaczy, zdradziły naród w KRN, zdrajcy, zdrajczynie. Listy z Lubianki do domu,
zapis cierpienia rozłuki. Nie chciał się żalić nikomu ze swej moskiewskiej ochronki. Do domu było daleko, Pan Bóg się wtedy oddalił, więc pisał listy i czekał, żeby do niego pisali. A dzisiaj listy stworzył płynnie kopertami, daty, adresy i pieczątki pociemniały. Okruch historii, który zwykły czas poplami, zapis klimatu niewolnego, w którym trwały. Pod koniec roku, od narodzin czas wyprzedził, do końca roku brakowało dni 16. I o tej liczby tylko gwiazdy prawdę wiedzą, nawet 16 ich porwali do przepaści. Listy z Lubianki do domu, atramentowa rozmowa, los przeznaczeniu dopomógł. Żyje i mówi wciąż do nas, gdyby mu Stwórca pozwolił żyć w wieku 21. W jego samotni w osali dzięki by złożył najszczersze, gdyby mu Stwórca pozwolił żyć w wieku 21. Andrzej, a na koniec tamtą może piosenkę Stary Zegar. Ale to już jak ja skończę truć. Proszę Państwa, może to tak mi nie najdobrze idzie, ale ja jestem bardzo, bardzo wzruszona, że mogę o tym opowiadać i nie jest mi łatwo. W sierpniu 49 roku tata wrócił, bo odbył swój wyrok. Chciałam tutaj od razu powiedzieć, że z tych 16, 13 wróciło, a tylko 3 nie wróciło. No 2 to były już bardzo mocno starsi panowie. Znaczy bardzo często się tak tutaj mówi, że to dlaczego tylko Bień wróciła, a inni zostali. No to nieprawda, oni wszyscy prawie wrócili. No więc w 49 roku wrócił i od razu na drugi dzień, po przywitaniu się z nami, pojechał do Osali, bo tam czekała mama przecież, babcia Franciszka. Co dla mnie było takie niezmiernie ciekawe, jak on strasznie mocno odbierał możliwość bycia po prostu na wolności i wśród przyrody. I napisał do nas list z tej Osali. Napisał tak: chodzę po ogrodzie, wędruję wzdłuż rzeki, która się mi często śniła. Byłem na cmentarzu. Ciągle jeszcze chodzę po świecie jak we śnie. Wydaje mi się cudem, że znów słońce świeci nad moją głową i szumią drzewa. Więc